Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem miniaturka mogła was trochę zmylić, ponieważ jesteśmy na W35, natomiast ja tutaj nagrywam sobie, jak sami widzicie, po tytule Pożegnanie z Wojownika, z tym, że nie Wojownika z W40, jak widzicie na miniaturce, a właśnie z W35. Dlaczego taką miniaturkę? No po pierwsze nie mam do tej z W35, a na jeden odcinek mi się nie chce po prostu tam zamawiać, bo to nie ja robię. Druga sprawa jest taka, że po prostu no przez to, że właśnie wyszedł ten wojownik na W40, że tam zaczęliśmy sobie grać, no to z tym wojownikiem tutaj z W35 się żegnamy. Ale wszystko zaraz wam opowiem. Na wstępie, jeżeli wczoraj wam pisałem w ogóle to na karcie społeczności, czy kontynuować dalej te daily filmy, bo widziałem, że tam wam, że tak powiem, aktywność pod nimi spada, że tam jest mniej łapek w górę, mniej wyświetleń generalnie, więc nie wiem, czy po prostu nie wrócić do tego trybu film co dwa dni, tak jak było tam jakiś czas temu, czy dalej to daily kontynuować, także mi po prostu dajcie znać co i jak, no i dobrze by było, jakbyście pod tym filmem wbili 350 kciuków w górę, no to bym zobaczył, że po prostu jest sens to dalej, że tak powiem, nagrywać, bo tak jak na początku było tam właśnie po 350, czasem nawet 400 łapek, tak teraz jest około 200, więc mówię, no regularnie to spada. Druga sprawa, zostawiajcie subskrypcję i przede wszystkim dzwoneczek. Kto subuje, a nie ma dzwoneczka, niech go po prostu zaznaczy, że tak powiem, bo będziecie mieli wtedy powiadomienia o filmach, bo widziałem, że tam wiele osób nie widzi na przykład filmów czy coś takiego, tak więc dobrze by było, jakbyście to zrobili. Dobra, przechodzimy sobie na tego wojownika. No co dzisiaj? Dzisiaj pożegnanie. Ja tej postaci nie będę usuwał, natomiast tutaj pozdejmuję wszystko. Zaraz tu kupimy podki, bo może jakieś lochy coś tam ruszę, żeby jeszcze było. Natomiast pozdejmuję to wszystko, posprzedaję i po prostu ta postać będzie jako taki, można powiedzieć, golas do podziemi, jakby ktoś tam chciał. Oczywiście potem po odcinku tutaj napiszę na gildię, pożegnam się i tak dalej i po prostu zostanie to jako golas. Tu nam jakieś dusze z daily login bonusu wyleciały. Natomiast ja już jakby tutaj od startu W40, czyli od 1 maja nie wchodzę, nie robię tutaj awki ani nic. No jak widzicie, zresztą podki mi się skończyły, znaczy nie wchodzę. Wchodzę, loguję się od czasu do czasu, sprawdzić, czy tam na gildii coś muszę wziąć, udział w jakimś ataku i tak dalej, ale praktycznie nie zwracam uwagę na tą postać, więc tak to wygląda. Dobra, tak jak mówię, oj, na wstępie sobie tutaj poszukamy tych potek, aby je tutaj po prostu mieć tylko i wyłącznie na ten odcinek. O, zobaczcie ile mamy na siłę, no jeszcze jedna na HP by nam się przydała. Jest, na HP, dobra, super. Już tu dzisiaj dla wiedźmy oddałem, bo chciała troszeczkę na pierśników, a ja tutaj miałem praktycznie pełne EQ, więc oddałem. Tu mamy jakiś gemik na HP. No musicie pamiętać, że ten serwer wychodził, gdy jeszcze nie było, a tu jeszcze nam tak nieładnie mryga, to sobie kupimy jeszcze tego. Musicie pamiętać, że ten serwer wychodził, tutaj nawet mam datę, 9 sierpnia, więc jeszcze wtedy nie było tych pakietów na start, więc jakby ten serwer jest o wiele wolniejszy, aniżeli te nowe. Wtedy zresztą też był event 4 razy sobota, niedziela, nie tak jak teraz jest piątek, sobota, niedziela, więc no ten serwer był dosyć wolniejszy, ja tutaj też nie zaczynałem na, można powiedzieć, na 100%, dopiero później tak, że tak powiem, przygrzybiłem, natomiast no w czasach świetności tej postaci no to była w top 10 na pewno, czasem nawet lepiej, czasem nawet się tam biliśmy o top 1, więc no pokażę wam może jak tutaj topka wygląda. Orestes gra tutaj regularnie, to jest top 1 wojownik, on nam tutaj odskoczył dosyć mocno już jakiś czas temu, jeżeli chodzi o level, no on miał tutaj same jawki, o wiele więcej tego expa i tak dalej, więc no ale jak widzicie tutaj bardzo dobrze mu idzie. I tak, tutaj widzę, że Eros, jeżeli chodzi o Berków, z Shakesem się gonili, natomiast teraz Shakes mu odskoczył na 3 levele, więc dosyć sporo. To też nawet nie wiem jak się wydarzyło, no bo szli jednak mimo wszystko łeb w łeb. I co tutaj dalej? No jest Actimel z naszego W40, on tutaj jak widzicie też sobie gra, z tym, że no z Safirą i Orestesem do tej pory nie ma szans, bo jednak oni tutaj bardzo dobrze od startu zagrali. To ja już nawet ich pamiętam, bo też z nimi rywalizowałem. I tak, no Safira tutaj miała dosyć, troszeczkę więcej expa od Orestesa, jeżeli chodzi o samą mawkę, ale tutaj widzę, że Orestes pewnie jakimiś lochami nadgonił, no i już też ją przegonił, więc no jest bezapelacyjnie top 1. Zresztą widzicie, to jest wojownik i zobaczcie, że ma tutaj prawie 4000 czci więcej, bo po prostu sobie klepie tutaj innych w PvP i jego ciężko pokonać, no bo jest wojownik, jest to, wiadomo, wojownik w lejcie, każdy wie jak wygląda, oprócz tego jest bardzo
ta postać dobrze rozwinięta, więc no tak to właśnie tutaj wygląda. Tutaj jest Tyrion, którego też kojarzę, jak tutaj jeszcze grałem, jedyny tak naprawdę taki dosyć mocny paladyn, można powiedzieć. Tutaj kolejny jest, tu jest 3.6.2, a tutaj jest jeszcze 3.6.3, no ale 7 leveli na tym poziomie, to by musiał po prostu Tyrion przestać grać, aby nadgonił tutaj Levantin. Także tak wygląda topka. No jeżeli chodzi o gildię, to ja tutaj jestem w polskiej, można powiedzieć, praktycznie gildii z paroma wyjątkami. Tutaj widzę, że byliśmy wcześniej top 2, natomiast teraz jesteśmy top 3. Dark Knights już tutaj od dawna są top 1, zresztą u nich też byłem dosyć długo, więc po prostu ich kojarzę. Dobra, aurę mamy na poziomie 18 i można powiedzieć pół. Z tym, że ja tutaj często wrzucałem gemy zamiast epików i tak dalej, więc no ta aura byłaby lepsza. Tak jak mówię, no już od 3 tygodni nie gram, tutaj na tym koncie praktycznie nic zawki nie robię i tak dalej, i tak dalej. No ale aura mogłaby być już na około 20 poziomie. Co tutaj więcej? No runy. Runy mamy, tak, prawie 300 octodecillionów, więc no mówię, też to nie jest nie wiadomo co. Wiadomo, że jak tą postać zakładałem, to jeszcze run nie było, one weszły tam chyba dopiero w grudniu, o ile dobrze pamiętam, więc no nie ma tu się co sugerować levelem i runami. No ale tak to właśnie wygląda, no zresztą ulepszenia są wszystkie, tutaj mamy jakiegoś kupca, ale to akurat jest nieistotne, nie będziemy go nawet kupować, no bo nie ma po co. Dobra, tutaj jak wyglądają w ogóle nasze statystyki, bo to też jest, może was ciekawić. No HP sobie zatrzymaliśmy na 3500, tutaj mamy szczęście, zręczność, inteligencję, dosyć spore, ale to nam w sumie wpadło głównie z osiągnięć, bo ja tam ich tak bardzo nie podbijałem. Tak samo tego szczęścia. HP podbiłem do 3500, no i potem leciałem w siłkę. Siły miałem, gdy skończyłem grę, 6200. Wiem, że na przykład Orestes miał tam około 150 więcej w podstawie, no a teraz ma prawie 1000 więcej, więc no sami widzicie, że strata jest. Natomiast Actimel też widziałem, że już mnie przegonił, a też do mnie tracił tam około 200 stado, ile dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o tą siłę w podstawie. No jeżeli chodzi z wojowników o siłę w podstawie, to mieliśmy tutaj drugą na serwerze. Safira miała dosyć niską, zresztą no widzicie, Safira do tej pory nas nie przegoniła, więc, a jak ona w ogóle ma HP? Ona to jest on chyba, nie jestem pewien, jak tutaj HP? 3700, no, 3700, no to ona troszeczkę w HP, czy też on, no nieważne, powiedzmy ona, no po niku, więc tutaj w HP też poszła troszeczkę, ale no mimo wszystko tej siły strasznie miała, strasznie była w plecy z tą siłą, to ja już pamiętam za czasów, jak jeszcze grałem. No i pety, jak to wygląda tutaj w tych petach? No jeżeli chodzi o mrok, no to standardowo żeśmy sobie poszli. Natomiast ja już tutaj zrobiłem sobie jakieś tam dwa ataczki, ale generalnie, no w sumie możemy zrobić, żeby były, ale generalnie tutaj no karmień, jak widzicie, mam odłożone, dosyć sporo mi się uzbierało jeszcze jak grałem. No ja tutaj wszedłem od czasu do czasu, mówię, no ja klikałem tą gildię, żeby tutaj pomagać chłopakom, bo ja już dawno ten odcinek miałem nagrywać, ale... ale po prostu nie, o, przegraliśmy i to zobaczcie jak blisko, ale po prostu nie miałem raz, że czasu, żeby ogarniać tyle postaci, jak się skupiłem na tym W40, więc po prostu sobie tą postać wchodziłem, żeby tutaj głównie utrzymać tą 20 salkę, bo jednak tą 20 salkę mamy, oprócz tego, żeby brać udział w atakach, jakiś tam portal walnąć i tak dalej, więc tylko po to. Natomiast karczmy, tu od czasu do czasu coś kliknąłem, czy też jakieś ataki, no zresztą sami widzieliście dzisiaj na przykład po północy z nudu sobie machnąłem, ale no mimo wszystko nie ogarniałem tutaj tego konta praktycznie wcale, więc sobie tutaj możemy te ataki porobić, możemy sobie tutaj na przykład nakarmić, no tu widzę, że Omnibumika już sobie lecimy, karmimy, w sensie no lecieliśmy, tu już mamy te obydwa na 200, więc teraz Paladona by wypadało dokarmiać, tutaj mamy dalej co tego, no kopalni nie mamy jeszcze na 20 poziomie, mamy ją na 17 i możemy mamknąć na 18, no już też surowców mi się tutaj dosyć sporo uzbierało, możemy sobie kliknąć ulepszenia, co nie ma znaczenia, bo ja już po tym odcinku na to konto nie wejdę, nie będę wchodził, ale no to wiecie, nie wiem jak się takie pożegnania nagrywa, no niektórzy sobie niszczą postać, niektórzy coś, a ja tutaj jak widzicie gram tak jakbym grał normalnie. Ale oczywiście te itemki sobie z tej postaci na koniec odcinka sprzedamy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no więc pety wyglądają tak, poczekajcie, bo my tu w sumie nie prześledziliśmy, jak my tutaj szliśmy, mrok w miarę dobrze, w świetle sobie testowałem jakieś tam przejście w Dzynkę, w Teslara, potem w Hipmana i w
Iwy Heraldona, ale chyba i tak koniec końców tej wieży jakoś tam nie zamknąłem z tego co pamiętam i musiałem pójść w Paladona, jakoś tak to było, no tutaj te pety, to była moja pierwsza postać taka, która można powiedzieć, że tak mocniej się starałem na niej, więc... No zresztą założona dosyć niedawno, jak widzicie, ale mimo wszystko, także tutaj jeszcze jakieś testy były. No zresztą, ja tutaj też w Expie bardzo odstawałem, dlatego że brałem sobie misję najkrótsze, po to, aby, bo dostałem takiego tipa, można powiedzieć, już wam chyba kiedyś o tym mówiłem, że jak będę brał najkrótsze, to być może więcej jedzonek będę miał dla pupili, a że ja z tymi jedzonkami zawsze miałem problemy, no to mówiłem, że spoko, a wyszło mi na tyle, że jedzonek miałem nawet mniej, a i w Expie dostawałem po dupie, że tak powiem, od innych, którzy brali tę misję normalnie, więc no to była głupota, ale mówię, no na tej postaci też sobie sporo mimo wszystko tutaj testowałem. Dobra, więc to światło było zepsute, no tutaj ponik nawet na 9,5, nawet go nie dokarmiłem do stówki, możemy, a nie, nie dokarmimy, bo przecież można 3 razy, ale możemy mu tutaj dać jakieś jedzonko, niech sobie ma. Dobra, tutaj jak, no tutaj chomp, smoke i końcówka, więc nawet nieźle, nawet okej. Jak w tej wodzie, no w wodzie tutaj jeszcze poszedłem w Kroxa i w Koniksa i właśnie tutaj się dowiedziałem od innych graczy, że mogłem iść siedmiornicę, bo wtedy bym miał ten większy bonus do siły jako właśnie ten wojownik od dwóch petów na setce, czyli od siedmiornicy i od szlawęża, a tak to miałem tylko od szlawęża, bo żadnego z tych petów nie dokarmiłem do stówki. Także tutaj się właśnie zrodził ten pomysł siedmiornicy, o którym wam mówiłem w poradniku uzupełniającym. Dobra, możemy sobie dodać jeszcze w sumie tej siły, bo Golda też tutaj trochę mamy, więc sobie machniemy tą siłkę, dlaczego by nie. Coś mi tutaj w ogóle tak zacina dziwnie, nie wiem czemu. Zresztą widzicie jak gildia miga, że takie zacinanie jest. Ale okej, okay, nie no, teraz już dobrze, jak dodawałem te statystyki to coś tak dziwnie. Dobra, lecimy dalej, jak wygląda twierdza? No twierdza na 20, salka na 20, w sumie ją dokończyłem jakoś chwilę przed końcem gry. Tutaj skarbiec mamy na 16, dlatego mamy ten kuferek, w którym możemy coś tam sobie odłożyć. I tak, no tutaj eko na 10, generalnie no rushowałem tą twierdzę na 20, żeby salkę szybko zbudować, no teraz w teorii miałem kopalnię lecieć, tutaj w międzyczasie jakiś skarbiec machnąłem, ale generalnie no jeżeli chodzi o tą twierdzę, no to też szału nie ma. Podziemie, jak tutaj wygląda? Serce na 15, traktor 15, trener 15, wehikuł 15, komnata 15, Władek mam 13, kopalnia 15 i wrota nawet mam też 15, więc tego Władka sobie teraz leciałem z tego co kojarzę właśnie na ten 15 poziom, także niech sobie leci i tak to nie ma znaczenia, no bohaterów też szukać nie będziemy, nie ma to sensu. Dobra, dalej gildia, no w gildii to myślę, że nie ma co pokazywać, także dołączmy sobie tutaj jeszcze do ataków, ale także no to jest, ale także nie ma to większego znaczenia. Lożki, bo lożków wam w sumie nie pokazywałem. Portal mam 5-4, no i tak to wygląda, no tutaj tej góry Olimp nawet sobie nie ruszaliśmy, mimo że na pewno coś tam byśmy pocisnęli. Esteros mam 15, nordyccy bogowie, no ja tutaj generalnie zresztą macie w opisie Epic 338 na 13 aurze, teraz mamy aurę 18 i level o równo tak naprawdę 30 większy, więc no te epiki by mi, dały strasznego boosta, no ale ja się już tyle czasu tutaj nie przebierałem, tyle czasu nic nie klikałem, że sami widzicie jak to wygląda. Mamy portal, możemy go sobie machnąć, no za wiele mu tutaj nie zrobiliśmy. Tak wyglądają lochy tutaj jeżeli chodzi o światło, natomiast tak wyglądają jeżeli chodzi o mrok. Na tornadzie tutaj cały czas stoimy na tym gulu, więc jakby no z nim myślę, że tutaj nie ma jeszcze podjazdu do niego. Chociaż no już troszkę mu tam zbijamy mimo wszystko. Może jakbyśmy nawet poklikali trochę, to i by ten gul padł i by nam tam jakoś odblokował to tornado. No bo jednak tutaj tych portali troszkę żeśmy porobili, nawet gildyjnych, więc samo to nam dało. No ale tak jak mówię, no od 3 tygodni tej postaci nie rozwijałem wcale. I też tak ją olewałem, można powiedzieć, już nawet przed. Robiłem tam awkę i te codzienne czynności, ale nic tutaj wiecie ponad to. Więc jakby ją troszeczkę olewałem. Ale no nie wiem, czy by coś tutaj machło. Możemy w sumie po 100 grzybków powydawać na te hemoridory i te inne. No tutaj jak widzicie co chwilę jakieś, albo nawet po 50, nie będziemy po 100. Nie ma sensu myślę przedłużać tego odcinka.
Także no, to takie można powiedzieć pożegnanie, jeżeli chodzi o tego wojownika. Teraz się skupiamy na W40. Na W40 widzicie, że miałem lecieć eko, a jednak lecę dosyć mocno. O, padło, widzicie. 369 zaraz sobie dobijemy. Nawet nam coś od razu do kibelka wypadało, więc no jak widzicie, kończymy grę, to i lochy zaczynają się ruszać. A tak poważnie, no to po prostu mówię, no lochów tutaj nie robiłem tyle czasu, że na pewno byśmy tutaj sobie pocisnęli. No tego już widzę, że nie ma żadnych bliskich prób, więc lecimy dalej. No tą górę Olimp to pewnie sobie poklikamy, o nawet dwa naraz kliknęliśmy, no i mamy 369, jakaś tarcza nam poleciała, ale to jest zależne od poziomu, więc tak tej tarczy pewnie będzie słabsza nawet od naszej być może, w sumie sprawdzimy, no tak, minus 104 dokładnie, więc tak jak myślałem, tak też jest. Dobra, dalej. Tu już mam nawet posprzedawane Q do awki, bo miałem oczywiście calutkie, natomiast mam posprzedawane, bo po prostu tej awki, no robiłem sobie nawet na tym zwykłym, bo mi się nie chciało tam przebierać, o ile robiłem, tak jak mówię, no tam od czasu do czasu coś wszedłem kliknąć. No tej Ateny już raczej nie damy rady. Dalej, mamy uświęconą tradycją szkołę magii, no i tutaj nawet sobie kliknęliśmy dosyć szybko. Dalej mamy maga, to jest Bestyjka Bella, ona też padła, no bo jednak ci magowie są dosyć łatwi dla nas jak dla wojownika, tak więc no sami widzicie jak to tutaj wygląda. No tego już nie, no pewnie byśmy go kliknęli jakby jakieś mocniejsze kryty tam powpadały, ale myślę, że nie ma to sensu go tutaj dociskać. No ten 370 chyba nie wbijemy, a fajnie by było, powiem wam szczerze, bo tak skończyć na okrągłym levelu też nie jest źle, moim zdaniem, spoko to wygląda. No ale dobra, mamy prawie pół, niecałe, ale tutaj już jak widzicie, jeżeli chodzi o szkołę, to raczej nic. Nordyccy bogowie sobie spróbujmy, mamy Lokiego raczej nie machniemy, więc nie ma co próbować, to mimo wszystko nie jest berek. I dalej, mamy chłopięcego Braina. Tutaj w ogóle mam taki, można powiedzieć, wspomnienie z berka, no bo jak wiecie, S37 wyszedł pod koniec września, o ile dobrze pamiętam. Natomiast no już tutaj żeśmy go przegonili, tego woja, no bo tam jednak ciśniemy dosyć mocno. Dobra, bo tutaj mi się coś zacina, widzę. No ale tego Briana raczej sobie nie klikniemy. Tu pamiętam, że się z nim męczyłem już jakiś czas temu. No ale też raczej nie ma opcji, z tego co widzę. No on ma tutaj 57 tysięcy siły, więc okej, dobra, olewamy go. Co tutaj dalej? No mam trochę tych grzybów, ale no co tutaj z nimi zrobić, tak myślałem, może postawimy u hazardzisty na koniec, zobaczymy. Dobra, poczekajcie, Hemoridor nie machniemy raczej, no to 13 piętro może byśmy jeszcze spróbowali. O, no tutaj co chwilę jakaś bliska próba, więc w zasadzie on jest do zrobienia. No na Paladynie na przykład stoimy na tym samym, a Paladyn, jak sami wiecie, ma, który teraz? Chyba 353 albo 4, no i Hemoridor padło, dziwo. Spoko. No i co, jeszcze by coś jedno padło takie, można powiedzieć, mocniejsze. A, nie mam miejsca w plecaku, tak? Tak, dobrze. Jeszcze by tutaj nam padło coś mocniejszego i byśmy może, to możemy w sumie sprzedać. 20 milionów nam dało, dwie statystyki co prawda, w sensie 20 nam stat dawało jakbyśmy założyli na siebie i tam punkty życia widziałem, że 6%, ale to też nam daje 6, no a nieistotne. Dobra, lecimy dalej. No tego już raczej nie machniemy, z tym się mordowaliśmy nawet na berku, który ma tam ponad 370, więc myślę, że nie ma to najmniejszego sensu, żeby go tutaj cisnąć. No i my, możemy sobie wehikuł przecież odebrać, wehikuł już mam 2000, zapomniałem o tym wehikule, dobra, to lecimy wehikuł, dobijemy sobie ten 370 level i tyle, i chyba jeszcze te grzyby postawimy u hazardzisty, o ile dam radę, bo nie wiem, w sumie nigdy nie stawiałem, chyba nie pamiętam, jak to tam wygląda. Ale dobra, poczekajcie. Tutaj sobie już doklikamy, mamy 370 już bity, więc spoko. No, zakończyliśmy na tym okrągłym levelu, można powiedzieć. Tutaj sobie jeszcze już skończymy, mamy jeszcze 22, dobra, cyk. 420 tysięcy milionów w zasadzie golda nam wypadło, więc od razu już tą siłkę ulepszymy, żeby nie było.
Tutaj ile mamy? 6300, no więc chyba o 100 nam się zwiększyła, o ile dobrze kojarzę. Dobra, no i co? No i mamy tutaj u hazardzisty grzyby. A, to ja bym musiał... A jakie jest na grzyby, kurde, komenda? Ja nie pamiętam. Mushrooms bed, czy coś takiego? W sumie to sobie spróbujemy. Mam nadzieję, że tutaj na czacie nic nie będzie tutaj złego, ale widzę, że nikt nic nie pisze. Mushrooms bed i damy na przykład 1000. Oj, źle napisałem. Mushroom, kurde, no na tej drugiej klawiaturze nie mogę dobrze. Dobra, zadziałało? Zadziałało, okej, okay, dobra, to 1823 dajemy. 1823, cyk. Czy zadziałało? Zadziałało, dobra, gramy. Gramy o 1823 grzyby. No tutaj niech nam przelosuje, no i co? Jeszcze losuje, dobra, już dawno tutaj nie grałem. Który kubeczek? No weźmiemy na przykład tutaj lewy, no i niestety przegraliśmy kochani, 1823 grzyby. No oczywiście to wiecie, i tak bym ich nie użył, więc tutaj zaraz, żeby się ktoś tam nie spinał w komentarzach i tak dalej, i tak bym ich nie użył, więc no nie są mi potrzebne i tak już na to konto po tym odcinku nie wejdę, więc jakby nie ma po prostu sensu, żebyście się tam spinali czy coś w tym stylu. Coś ja tutaj mam głośno, grę 10%, to tak jakbyś powinno, nie wiem czemu. Dobra, sprzedajemy to wszystko jeszcze. Oczywiście zaraz sobie sprzedamy też swoje itemki, więc już możemy je w zasadzie zdjąć. Cyk, 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 cyk. No co, no sporo czasu na tą postać poświęciłem mimo wszystko. Dlatego uznałem, że spoko będzie taki odcinek jednak dla tutaj właśnie, że tak powiem, hołdu tej postaci czy coś w tym stylu. Ale no cóż, no mamy teraz nowego wojownika, można powiedzieć, że lepszego, tak więc tego sobie po prostu olewamy. Sprzedajemy to, w sensie no już sprzedaliśmy, dajemy tutaj w siłkę i co tutaj dalej? Eliksirki oczywiście anulujemy. Jest to serwer W35, czyli 35 międzynarodowy. Jeżeli ktoś chce jako Golasa mnie, może się przydam, no to śmiało, no tutaj jednak tych stat trochę mam. Ale mówię, no może się przydam. Podki zdjęte, wszystko zdjęte. Gryfa nie mogę anulować, ale niech on tam sobie będzie jeszcze te 2 tygodnie. I okej, okay, to by było chyba na tyle. Z gildii, na gildię zaraz napiszę wiadomość taką pożegnalną. To mnie tam podmienią w międzyczasie. Zresztą mówię, już dawałem znać jednemu z oficerów, że będę coś takiego nagrywał i że będę właśnie kończył, także już myślę, że powinni sobie szukać mimo wszystko zastępstwa dla mnie. To by było na tyle. Dziękuję wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że takie pożegnanie, taka odskocznia od innych rzeczy wam się spodobała. Jeżeli tak, to zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie komentarze. Co możecie napisać? Możecie napisać 1800 grzybów na przykład w komentarzu na koniec, bo no tyle żeśmy stracili. No mówię, wybiorę lewy kubeczek, można powiedzieć od serca, no ale niestety się nie udało. Więc tak jak mówię, no zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawiajcie komentarz o treści 1800 grzybów i zostawiajcie oczywiście kciuki w górę, żeby tych kciuków było chociaż 350, to wtedy będę wiedział, że te daily dalej jest sens nagrywać. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie, trzymajcie się i cześć!